Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę. Oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Szanowni Państwo, chciałbym Was teraz wszystkich zaprosić na oficjalne rozpoczęcie naszego aeropikniku. W tym celu zaprosiliśmy do nas pana wójta Wiesława Kapela, który zaraz powie kilka słów, oraz zaszczyciła nas swoją obecnością pani wicemarszałek województwa podkarpackiego, pani Janna Huk. Panie wójcie, proszę o kilka słów. Pani marszałek, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich państwa na aeropikniku organizowanym po raz pierwszy na terenie gminy Lubaczów. To wydarzenie przy tak fantastycznej pogodzie tutaj właśnie w Krasowie Osadzie ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, promocję funduszy unijnych zgodnie z hasłem, który przyświeca dzisiejszemu wydarzeniu, czyli fundusze unijne w lot, a po drugie promocji tej specjalizacji województwa podkarpackiego w obszarze gospodarki, jaką jest właśnie lotnictwo. Zależało nam na tym, by te dwa cele skupić właśnie tutaj, w tym miejscu, które z funduszami unijnymi ma bezpośredni związek, bo powstało właśnie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i jeszcze na lata 2007-2013. Szanowni Państwo, ten cel związany z funduszami unijnymi jest pokazywany właśnie tutaj w Kresowej Osadzie w sposób szczególny i bardzo dokładny. Chcieliśmy Państwa zaznajomić z tym projektem i z tym, co udało się zrobić właśnie w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w oparciu o które powstała Kresowa Osada, ale chcemy także zapewnić, że w gminie Lubaczów dzięki środkom z Unii Europejskiej powstało mnóstwo innych działań i inwestycji. To ważne z punktu widzenia rozwoju gminy Lubaczów, rozwoju ziemi lubaczowskiej i mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich perspektywach finansowych, tak i w nowej perspektywie finansowej te fundusze unijne w lot będziemy chwytać, drodzy Państwo, by zmieniać rzeczywistość w gminie Lubaczów i by tworzyć warunki dla naszych mieszkańców do zamieszkania, ale też i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Te unijne fundusze temu mają właśnie służyć, a dzisiejsze wydarzenie, które przy wsparciu funduszy unijnych jest organizowane, właśnie temu także ma służyć i tworzyć przestrzeń do integracji, do edukacji, do rekreacji, szanowni państwo, ale także do odwiedzenia tego miejsca pod względem turystycznym. I druga rzecz, drodzy państwo, która związana jest z tą specjalizacją województwa podkarpackiego, jaką jest lotnictwo, to właśnie te wszystkie propozycje, które tutaj na placu Kresowej Osady i bezpośrednio za nią są możliwe do oglądnięcia, ale nie tylko do oglądnięcia. Każdy z Państwa może w tych warsztatach, w tych przygotowanych ofertach bezpośrednio uczestniczyć. Mnóstwo zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, podmiotów, które zechciało skorzystać z naszego zaproszenia i przyjechali tutaj do Kresowej Osady, by przedstawić Państwu wszystko to, co z lotnictwem jest związane. Od najstarszych elementów, jak skrzydło Lilienthala, które tam po mojej lewej stronie jest prezentowane, a po te nowoczesne rozwiązania, jakimi są symulatory myśliwca i symulatory między innymi szybowca. Drodzy Państwo, tych atrakcji jest mnóstwo. Zachęcam Państwa do obejrzenia ich wszystkich, do oglądnięcia także tych pokazów modeli, które odbywają się za sceną Kresowej Osady na tym placu, tak zwanych błoniach Kresowej Osady, ale także zaczekajcie Państwo do pokazów balonowych. W momencie, gdy tylko temperatura się troszeczkę zmieni, ochłodzi, za chwilkę będziemy prezentować balony, które dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie zostały przygotowane. Drodzy Państwo, nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie wsparcie ze strony samorządu województwa podkarpackiego i współpraca. Już w tym momencie dziękuję pani marszałek za tą współpracę, za to, że mogliśmy ten piknik lotniczy w Kresowej Osadzie zorganizować. Dziękuję także pani dyrektor
Wioli Rejman za, i całej ekipie za współorganizację tego wydarzenia, za patronowanie tym naszym przedsięwzięciom, no i taką pomoc organizacyjną, którą jak zawsze mogliśmy od Państwa otrzymać. Życzę Państwu wspaniałego pobytu, wielu atrakcji, wspaniałych wrażeń lotniczych i nie tylko. I mam nadzieję, że to wydarzenie, Szanowni Państwo, nie tylko w dniu dzisiejszym po raz pierwszy będzie organizowane w Kresowej Osadzie, ale na stałe wpisze się w scenariusz ziemi lubaczowskiej i w scenariusz gminy Lubaczów jako pewnego rodzaju atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale także i dla turystów. Dziękuję bardzo. Pani wicemarszałek, może kilka słów jeszcze? Dzień dobry wszystkim Państwu, Panie Wójcie, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Szanowni Państwo, tak jak już tutaj wspomniał Pan Wójt, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego rozwój zrównoważony województwa jest bardzo istotny. Szanowni Państwo, dzisiaj też miałam przyjemność uczestniczyć w takim bardzo ważnym wydarzeniu promującym Roztocze. Basznia Dolna jest też bardzo ważnym miejscem. Natomiast okazuje się, Szanowni Państwo, że no, Roztocze to nie tylko przepiękna, dzika natura, miejsca, które mają ogromne walory turystyczne, ale okazuje się, że także, że w Baszni Dolnej jest miejsce na innowacje, na rozwój techniczny. Myślę, że obecność tak wielu państwa tutaj pokazuje, że no, lotnictwo i wszystko to, co jest z nim związane, budzi duże zainteresowanie i ciekawość. Bardzo ważne jest też pokazanie, jak dzięki funduszom unijnym Roztocze się zmienia, jak polepsza się jakość. I dzięki temu też, Szanowni Państwo, możemy wspólnie tutaj współpracując z samorządem gminy Lubaczów, a także powiatu lubaczowskiego, budować markę Roztocze, tak aby jak najwięcej turystów chętnie tutaj przyjeżdżało. Jak się okazuje, nie tylko żeby doceniać walory pięknego Roztocza, ale także to, że potraficie Państwo w naturę wpleść innowacje, technikę, drony, modele. Więc życzę też, tak jak tutaj Pan Wójt powiedział, aby ta impreza stała się cykliczna. Czyli dzisiaj pokazy, a za rok zawody. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu. Szanowni Państwo, bo słuchałem tych fajnych wystąpień i usłyszałem dwa takie słowa klucze i pozwolę sobie mieć do nich kilka pytań. Pierwszym takim słowem kluczem, o którym Pan Wójt mówił, były fundusze europejskie, a drugim takim słowem kluczem, o którym mówiła Pani Wicemarszałek, był dla mnie przynajmniej zrównoważony rozwój. Moje pytanie jest takie, najpierw do funduszy, bo wiele osób sobie tak... Wydaje mi się, że te fundusze europejskie to są istotne z punktu widzenia Warszawy, tak? A my tutaj trochę na prowincji, to tak, no po co nam to? Panie Wójcie, po co nam to? W sumie tak jak powiedziałem, i to jest chyba najważniejsze, to jest klucz tych starań o środki zewnętrzne. Głównie chodzi o to, żebyśmy mogli poprzez pozyskiwanie tych środków unijnych i poprzez ich tutaj adaptację zmieniać rzeczywistość w takich miejscach jak to. Zmieniać rzeczywistość pod kątem nowych inwestycji, które pozwolą z kolei na to, że młodzi ludzie zechcą tutaj zostać. Młodzi ludzie zechcą tu się kształtować pod względem między innymi gospodarczym, pod względem inwestycyjnym. To jest też i szansa dla tych osób, które no, planują swoją przyszłość, by między innymi poprzez stworzoną przez samorządy infrastrukturę, ale poprzez własną działalność, pozyskiwanie też samodzielne tych środków unijnych na swoje pomysły biznesowe, realizować swoje pasje właśnie w tym miejscu, a nie gdzieś w centralnej Polsce, w okolicach Warszawy, Krakowie czy na Śląsku. Chodzi o to, żebyśmy mogli dzięki staraniom o te środki unijne zrealizować te cele, które służą mieszkańcom. I to nie jest tak, jak mówią złośliwi, że pieniądze europejskie służą wybrukowaniu całej Polski kostką Bauma. Nie, nie, zdecydowanie nie. Realizujemy jako gmina Lubaczów różne projekty. O, tak jak tutaj widać w Kresowej Osadzie tej kostki Bauma nie ma. Jest dużo zieleni. Próbujemy jeszcze wprowadzać nowe nasadzenia, myśleć o tym, jak to przedsięwzięcie, które kiedyś zrealizowaliśmy, rozwinąć o dodatkowe elementy infrastrukturalne, które pozwolą przyjąć turystów w większym zakresie niż dotychczas, które pozwolą także realizować inne elementy
tego wielkiego projektu, jakim jest rewitalizacja gminy Lubaczów, i staramy się poprzez te właśnie działania tą rzeczywistość w naszej gminie zmieniać, tym samym w tej części Roztocza. Mamy nadzieję, że też inne projekty z nowej perspektywy finansowej temu będą służyć. Staramy się do nich przygotować już w tym momencie, by później czerpać z nich jak najwięcej i żebyśmy mogli też w przyszłości kontynuować to dzieło, które zaczęliśmy kilka lat temu. Czyli to nie jest tak, że po prostu jak ktoś sobie, nie wiem, weźmie kolokwialnie mówiąc pieniądze europejskie do firmy, to tylko ta osoba na tym korzysta. Nie, zdecydowanie nie. To tak samo jak gmina bierze pieniądze unijne, to nie tylko gmina korzysta, ale tak jak tutaj. Tworzymy przestrzeń, tworzymy infrastrukturę, wokół której mogą się rozwijać prywatne działalności i to w tym momencie zauważamy, to w tym momencie się dzieje. Rzeczywistość na Roztoczu zmieniła się między innymi dzięki tej inwestycji, jaką jest Kresowa Osada. Dzięki kolejnym inwestycjom, które za przykładem Kresowej Osady realizowane są w tej podkarpackiej części Roztocza. I to przyczynia się do tego, że Kresowa Osada była takim, moim przekonaniu, kołem napędowym do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych w obszarze turystyki, bo o tym przede wszystkim mówię. Czyli to jest tak, że dobrze, pieniądze europejskie idą dla gminy, ale gmina jest dla mieszkańców. Zdecydowanie tak. Między innymi przecież ten obiekt służy też i mieszkańcom. Każdego dnia w tygodniu poprzez wydarzenia, które tutaj organizujemy, i też poprzez inne projekty, które w bezpośredni sposób dotyczą mieszkańców. Takie projekty jak obiekty oświatowe, obiekty kulturalne, drogi, sieci kanalizacyjne, to są wszystkie rzeczy finansowane, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które zrealizowaliśmy w liczbie kilkudziesięciu sztuk na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych i one w bezpośredni sposób dotyczą naszych mieszkańców. Wnioskuję z tego, że i obecność Polski w Unii Europejskiej i współpraca gminy z funduszami Unii Europejskiej skutkuje takim bezpośrednim wzrostem cywilizacyjnym naszym, takim tu i teraz, tak? Taki sobie cel wyznaczyliśmy i krok po kroku próbujemy go realizować. I ewaluacja, którą na ten moment próbujemy też i wdrażać w życie, sprawdzać jak to wszystko wygląda, daje nadzieję, że rzeczywiście to jest ten kierunek, który sobie założyliśmy i on się w tym momencie realizuje. Super, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Pani wicemarszałek, powiedziała pani, że chcemy sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi. Co to jest ten zrównoważony rozwój? Szanowni Państwo, zrównoważony rozwój to właśnie między innymi dbanie o to, aby takie powiaty jak Lubaczowski, który no właśnie w dużej mierze ma w sobie Roztocze, i aby dbałość o przyrodę, o naturę także nie blokowała rozwoju takiego terenu. Aby połączyć to wszystko razem jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak już powiedziałam, Roztocze zależy nam bardzo, aby stało się marką turystyczną, rozpoznawalną nie tylko w województwie podkarpackim, ale także w Polsce. Mamy nadzieję także w Europie, aby tutaj po prostu ludzie chętnie przyjeżdżali, odwiedzając bardzo niezwykłe tereny, ale także okazuje się, że mogą mieć też styczność z taką cywilizacją jak lotnictwo. Więc wprawdzie marzymy, ale trzymamy się też twardo realiów ziemi. I trzeba powiedzieć, że tutaj samorząd województwa podkarpackiego, aby tą markę turystyczną Roztocza jeszcze bardziej wzmacniać, nawiązało bardzo silną współpracę z sąsiednim województwem lubelskim, bo przecież Roztocze łączy dwa województwa, podkarpackie i lubelskie, i temu służy wspólnie opracowana, spójna strategia rozwoju marki, jaką jest Roztocze, i tutaj też podejmowanych jest wiele wspólnych działań po to, aby właśnie takie powiaty jak Lubaczowski mogły swoje walory, atuty naturalne przekuć na sukces. Czyli o ile dobrze rozumiem, z jednej strony stawiamy na turystykę, ale nie chcemy, ażeby turyści zadeptali tą ziemię na śmierć. Stawiamy na rozwój, ale nie chcemy, żeby ludzie rozwijając się tracili życie prywatne, tak? Coś jeszcze?
Chodzi tak naprawdę, szanowni państwo, aby jak najbardziej czuć się w tym, co się realizuje, w tym miejscu, gdzie się też mieszka, że nie ustępujemy niczym, nie jesteśmy w niczym gorsi od, nie wiem, Warszawy czy wielkich metropolii. Chcemy pokazać, że w każdym miejscu tak naprawdę można osiągnąć sukces i tak właśnie się też dzieje, bo przecież obecność tak wiele osób pokazuje, że da się połączyć, wydawałoby się, tak bardzo różne tematy, czyli piękno, zachowanie piękna przyrody, dzikość przyrody, a także innowacyjność, technika. Natomiast no, cały szkopuł polega w tym, aby jedno drugiemu nie przeszkadzało, a pozwalało wspólnie się rozwijać. I tego właśnie życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za oficjalne rozpoczęcie imprezy. Do usłyszenia. Dziękuję.